Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe ściągają do województwa warmińsko-mazurskiego coraz większą liczbę gości. W Olsztynie i innych ośrodkach w regionie rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości hotele i obiekty gastronomiczne. Zapewnienie odpowiedniego standardu usług jest ściśle związane z podnoszeniem poziomu kształcenia przyszłej kadry pracującej w branży. W realizacji tego celu pomógł projekt Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013. Obejmował on szereg przedsięwzięć. Do najważniejszych należy modernizacja infrastruktury technicznej i programowej nauczania zawodowego w 4 szkołach w województwie. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie powstały m.in. pracownia analizy mikrobiologicznej, pracownia analizy chemicznej, pomieszczenia restauracyjne z profesjonalną kuchnią, zapleczem kelnerskim, zmywalnią i magazynami. Pedagodzy wypracowali autorski program nauczania, który ułatwia łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia odbywają się w kilkugodzinnych blokach przedmiotowych w niewielkich grupach, a nauczyciel sam decyduje, ile lekcji przeznaczy na zajęcia teoretyczne, a ile godzin spędzi z uczniami w pracowni. W olsztyńskiej szkole urządzono specjalną salę oceny organoleptycznej oraz pracownię analizy sensorycznej z zapleczem. Młodzi ludzie z regionu mogą teraz kształcić się w nowoczesnych placówkach dostosowanych do standardów unijnych. To daje im pewność, że gdy pójdą do pracy w hotelu czy restauracji, nie będą niczym zaskoczeni.